Miniemy kolejne dwa tygodnie, a więc czas znów na garść nowości w ofercie Militaria.pl. Jest jesień, więc mamy dla Was bluzy Storm Cyclone Jacket firmy Under Armour w dwóch wariantach kolorystycznych, czarnej oraz zielonej. Bluzy wykonane są z miękkiego materiału, zostały wykończone w technologii Storm Cyclone, czyli są całkowicie hydrofobowe, ale zachowują swoje właściwości oddychające. Zarówno bluzy, jak i kieszenie zapinane są na zamek błyskawiczny. Były bluzy, to mamy też buty Columbia Newton Ridge Plus 2. Są to lekkie wodoodporne buty treningowe. Wykorzystano tutaj technologię TechLite gwarantującą komfort, natomiast podeszwa została wykonana w technologii OmniGrip. Buty świetnie nadają się do pokonywania dużych odległości. Aby zadbać o czystość Waszych butów i odzieży, mamy dwa zestawy firmy Grangers. Jeden do czyszczenia obuwia, drugi właśnie do ciuchów. Środki te idealnie nadają się do oczyszczenia Waszej odzieży i butów po jesiennych wyprawach. A jeżeli potrzebujecie specjalistycznego sprzętu, to mamy dla Was toporek Sport Axe firmy Ganzo, wyposażony w krzesiwo i piłę. Toporek został wykonany ze stali 3CR13, został osadzony w rękojeści z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym. W rękojeści znajduje się miejsce na piłę do drewna, a także w zestawie znajduje się krzesiwo. Do toporka dołączono kaburę wykonaną z tworzywa sztucznego z obrotową klamrą do zamocowania na pasie. Na koniec klasyczny scyzoryk firmy Victorinox, model Skipper w wersji Navy. Victorinox oczywiście wyposażony jest w mnóstwo narzędzi. Mamy tutaj blokowane ostrze główne, mamy otwieracz do butelek, śrubokręt płaski, kombinerki, pensetę i wykołaczkę, a także śrubokręt krzyżakowy. Wszystkich narzędzi jest 20, no i oczywiście jest najważniejsze narzędzie na biwaku, czyli korkociąg. No cóż, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że coś przypadło Wam do gustu, a mi nie pozostaje nic innego, jak oczywiście zaprosić Was na nasz YouTube, na nasz Facebook i na nasz Instagram. Do zobaczenia!